To witamy, witam po tych pełnych sportowych emocjach, jeżeli chodzi o rozgrywki Pucharu Wójta Gminy Oława. Tak jak mówiliśmy, losowanie nagród głównych po zakończeniu turnieju. 12, tak? Z tego co naliczyliśmy. 12 lub 13. No 12, dokładnie. Mamy nagród głównych. No to tutaj nie będziemy wymieniać, bo tak naprawdę po kolei będziemy przedstawiać, co losujemy i zaczniemy może sobie od złotej karty do pubu Gladiator. Oczywiście jeszcze, jeżeli chodzi o to, to losujemy z tych wszystkich numerów, które dzisiaj się sprzedały. Te wszystkie numerki tutaj mamy, zachowaliśmy nikogo już tak naprawdę oprócz FC Ponalewce, tak? Tutaj dobrze mówię? FC Ponalewce jest z nami, plus kilku kibiców, także wydaje nam się, że większość nagród po prostu jutro napisze, kto jaki numer co wygrał lub jeszcze dzisiaj i się do nas zgłasza, bo na pewno... Piszcie w komentarzach, tam będziemy widzieć komentarze. Będziemy widzieć komentarze. Złotą kartę do pubu Gladiator wygrywa numer 149. 149. Można jakoś tak zbliżyć. 149 tutaj nie mamy, bo mamy. Losy. Albo ja podejdę. 149. Złota karta PAP Gladiator o wartości 50 zł do wykorzystania w restauracji Gladiator. Czy mamy tam jakiś komentarz? Jeżeli nie, losujemy. Podkładamy, zapiszemy, że 149 to jest złota karta. Tak. Złota karta numer 149, odezwiemy się na Facebooku. Także większość ludzi pewnie, którzy mają te losy, nas nie ogląda. Dobra. I teraz może wylosujemy sobie taką koszulkę podarowaną przez prezesa DZPN Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej pana Andrzeja Padewskiego. To jest rozmiar dziecięcy 137-143. Losujemy ten numer i zwycięzcą jest numer 40. 40. Nie, pan chyba widzi, widać. Widać, Jakub, tam widać. Tak, widać. O. 40 minut, tak, super, tam widzimy się w kamerze na dole. Jeżeli ktoś ma 40 i ogląda, to się proszę pisać śmiało, nam też będzie. Pozdrawiamy i oczywiście zachęcamy, bo jak Państwo widzieli, te transmisje na żywo już wyglądają dużo lepiej niż na samym początku. Jarek Frąckowiak, kontakt na Facebooku, jeżeli ktoś by miał ochotę zorganizować jakiś film, polecamy z całego serca, także tutaj szukać Jarka Frąckowiaka na Facebooku. Jeżeli się nie uda, pisać do nas, na pewno prześlemy. Kolejna rzecz, spodenki te jaskrawe, tak? Z numerem 16, czyli najprawdopodobniej Kuby Błaszczykowskiego, również przez prezesa Andrzeja Padewskiego. Podarowane, rozmiar XL, ale nie wyglądają. Numer 70. Numer 70. 70. Spodenki numer 70. Ma, śmiało, piszcie. Jeżeli ktoś tam ogląda z numerem 70 transmisję, numer 70 spodenki, rozmiar XL, nie wyglądający na XL. Tak. Kolejna rzecz, tutaj Jakub zapisuje spodenki, numer 70. Kolejna rzecz to taki komplet. Koszulka, również przez prezesa Padewskiego, łącznie ze spodenkami. Komplet taki, losujemy numer. I zwycięzcą jest osoba, która posiada numer 330. 330. 330, tak. 330. Ostatni komplet już ufundowany przez, podarowany dla nas przez prezesa Andrzeja Padewskiego. Białe spodenki i taka szara, grafitowa koszulka reprezentacji Polski. Losujemy zwycięzcę tego kompletu. Numer 477. Można pisać w komentarzach, jeżeli ktoś ma taki numer. Oczywiście jeszcze na Facebooku pojawi się post z numerami i z nagrodami przypisanymi, także czekamy na zwycięzców. Szaro-biały. Tak, szaro-biały komplet. Kolejna rzecz, którą wylicytujemy i tutaj oczywiście pozdrawiamy, bo jest z nami podarowana przez tutaj naszego serdecznego kolegę. Nie chcę tak wymieniać z imienia i nazwiska,
ale fajnie, cieszymy się. Voucher do Mołolandii. Jedno dziecko plus dwie osoby, także tu śmiało rodzina może jak najbardziej. Voucher do Bobolandii wygrywa osoba z numerem 472. Numer 472 to jest voucher do Bobolandii. Tych voucherów mamy dwa, ale do drugiego voucheru dołączamy takie 10 jakby wejść, tak? 10 jednorazowych wejść, taka karta, tutaj są pieczątki od Bobolandii, także voucher do Bobolandii, wejście dwie osoby plus jedno dziecko i taki na 10 jednorazowych wejść, to jest jako jedno. Wylosujemy numer. A zwycięzcą jest osoba o numerze 448. A może taki numer 448. Tak, podwójny voucher. To jest 448. Może teraz Jakub losuje. Podwójna wejściówka do Gołkino. Do Gołkino podwójna wejściówka do Gołkino w Oławie. Także oczywiście zachęcamy i pozdrawiamy naszego partnera. Mamy numer 93. Numer 93. 93, tak? No, mamy zwycięzcę. No, tak, mamy zwycięzcę, jest serdecznie tutaj. Się cieszymy, że ktoś tak, został na hali. Pierwszą nagrodę wręczamy. Pokażemy, żeby nie było. Jest, rzeczywiście, 93. Kamil Dołgan. Kamil Dołgan. Serdeczny kolega Kamil Dołgan. Proszę na swoje ręce podwójna wejściówka, także teraz tych repertuarów jest naprawdę sporo. Masz z czego wybierać, chłopie. Cieszę się. Kolejna rzecz, nowość tutaj nową, nowy nasz partner od tego sezonu, Sports Poster, darmowe grafiki. Tutaj jeżeli osoba wygra, wiadomo, nie każdy ma swój klub, nie każdy ma drużynę, ale to można jak najbardziej przekazać dla swojej, w ręce swojej ulubionej drużyny i ta drużyna po prostu musi się skontaktować z tą stroną poprzez Facebooka, poprzez kontakt na tej stronie. Roczny pakiet do wykorzystania o wartości 369 zł. Darmowe grafiki, Sports Poster, także tutaj Jakuba poproszę, żeby wylosował numer. Nie będzie fan. FC Podalewce ma Facebooka z tego? Nie, ale będzie miał Facebooka. Jak to będą mieli. Jesteśmy, wróciliśmy, także witamy. Małe problemy techniczne, tych problemów podczas ligi było sporo, tak naprawdę uczymy się, ale proszę nam wybaczyć, też już jest dość późno, jesteśmy zmęczeni, ale tak jak mówię, to zmęczenie gdzieś tam nie powoduje tego, że nie działamy. Sport Post teraz jeszcze wylosowaliśmy, nie wiem czy zniknęliśmy przed czy po, numer 313, voucher na darmowy pakiet roczny w aplikacji Sports Poster. Zapraszamy www.sportsposter.pl do zapoznania się, zapisujemy 313. Teraz może przejdziemy do piłki triumfatora Teddy Rum pierwszej ligi w sezonie 2021-2022. Piłka z autografami Szpejsport Brzeg, półfinalista dzisiejszego turnieju.
Także wylosujemy numer, Jakub też poprosimy o wylosowanie numeru i tą nagrodę, tak, trzy nagrody jeszcze. Niski numer 32. No, cieszymy się również, że jest nami. Cieszymy się, jest tutaj sprawdzane wszystko, fajnie. Szuka numeru. Został do samego końca. Yes. Fabian Kwapisz, tak? Fabian, z tego co kojarzę. Wszystko się zgadza. Fabian, gratulacje. Fabian, proszę bardzo, to jest chwila dla ciebie, tak? Fabian, teraz powiedz coś, co wygrałem. Za to wygrałem dla ciebie. Ile losów kupiłeś? Ja jeden, tato. Jeden los. Tato kupił 5, także jeden szczęśliwy los. Kamil, widać, że można grać. 3 rzeczy nam zostały. Kompletne czyszczenie, usługa detailingowa, podarowana nam przez Dominika Leszczyńskiego, serdecznie pozdrawiany, w Bystrzycy. Także tutaj jest numer do Dominika, jeżeli ktoś to wygra, skontaktować się tylko z Dominikiem. Kompleksowe czyszczenie auta, jak najbardziej Dominik przeprowadzi. Losujemy numer, a zwycięzcą tej usługi Auto Spa Bystrzyca jest osoba o numerze 476. 476 jest ok. To mamy, bo tego nie mieliśmy, także ludzie nie wiedzieli, że kolejna rzecz, jaką będziemy licytować, to jest piłka, tak, chyba piłka. Tak, piłka z podpisami zawodników Śląska Wrocław. Ładnie zapakowana. Ładnie zapakowana, także nowiutka, świeża, podpisywana. Jedna była taka sama, identyczna, podpisana we wtorek, wylicytowana za 700 zł, także no gdzieś się równowartość, myślę, 700 zł takiej piłki, bo była jedna na licytacjach i zaraz do szczęśliwca, do jednej z osób, które kupiły losy. Dziękujemy. Tak, jeśli nas ogląda, to tutaj podziękowania dla Szymona Lewkota, który załatwił te podpisy i całej drużynie Śląska Wrocław. Numerów 465. 465. Piłka WKS z Wrocław, podpisamy. Tak, mamy dwójkę. Jest? Ekstraklasy, mamy wielkie brawa. To się szanuje, wielkie brawa. Mamy zwycięzczynię tutaj. Wielkie brawa, tak. Pokazujemy, jest 465. Gratulacje, piłka z podpisami zawodników Śląska Wrocław. Wędruje tu plecę, jakby coś chciała do kamery. Pozdrawiam mamę, brawa dla mamy oczywiście. Także dziękujemy. I ostatnia rzecz, również podarowana nam przez naszego serdecznego kolegę. Ostatnia rzecz, koszulka z podpisami zawodników Śląska Wrocław. Losujemy numer, losujemy zwycięzcę. Dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy byli z nami, a zwycięzcą tej koszulki jest osoba z numerem 262. Jest! Mamy? A i tutaj jęk zawodu na trybunach, ja bym tak to nazwał, szkoda tutaj. 262, puka jest z podpisami od serdecznego kolegi. Dobrze. Czekamy na zgłoszenia tych osób. 262. I z tego miejsca chcielibyśmy bardzo gorąco i serdecznie podziękować. Nam tak naprawdę pozostanie tej hali i tych rozgrywek. 34 drużyny wzięły udział w turnieju plus ich rodziny. To naprawdę sporo osób. Dziękujemy za tak liczne przybycie, za wsparcie, bo tak naprawdę dzisiaj wszyscy graliśmy do jednej bramki dla Mateusza Gąsiorowskiego. Za chwileczkę też przeliczymy pieniążki, ile udało nam się zebrać i ta kwota pojawi się na naszej stronie na Facebooku. Dziękujemy wszystkim tym, którzy upiekli nam ciasto. Nie jesteśmy w stanie ich wymienić z imienia, nazwiska, ale wiedzą o kogo chodzi. Tych, którzy brali udział w kupowaniu cegiełek, tych, którzy brali udział w kupowaniu naszego bufetu tostów domowych, właśnie tych ciast, wypieku. Wszystkim, którzy przyłączyli się do tego, że ta suma, miejmy nadzieję, że bardzo okazała, spowoduje to, że to leczenie i rehabilitacja Mateusza będą przebiegać jeszcze sprawnie. Tyle od nas. Zwycięzcą też Pucharu Wójta, może ktoś z Państwa nie wie, drużyna ANJ Ząbkowski, także serdecznie gratulujemy. W finale 5-4 pokonali Potok Higienę.
I zaraz przeliczymy pieniążki, mamy nadzieję najpóźniej dzisiaj być może, najpóźniej jutro rano na pewno ta kwota zostanie na Facebooku ogłoszona. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. I do zobaczenia w 9. edycji. Kolejnych edycji. Halo. Zgadza się. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się czołem, pa.